Podsumujmy sobie to, co powiedzieliśmy do tej pory. Otóż wiemy, że w układzie zamkniętym, czyli takim, z którego nie ulatują cząstki, ani do którego cząstki nie przybywają, mamy następujący wzór, mianowicie ciśnienie razy objętość gazu podzielone przez jego temperaturę. Taka wielkość, taka kombinacja tych trzech parametrów termodynamicznych jest wielkością stałą. Czyli dokonujemy jakichś zmian, zmieniamy na przykład ciśnienie albo objętość, albo temperaturę w jakiś kontrolowany sposób, albo kombinację tych parametrów, ale pozostałe nam się tak dostosowują, że coś takiego obowiązuje. To jest pierwsza rzecz, gdy liczba cząstek jest stała. Ponadto tutaj oprócz takiej proporcjonalności doprecyzowaliśmy sobie ten wzór w takiej postaci, że ciśnienie razy objętość to jest liczba moli gazu razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura. I tą uniwersalną stałą gazową wprowadziliśmy sobie, powiedzieliśmy, że jest to 8,31, to z taką dokładnością przy takiej liczbie cyfr znaczących, Joule na mol razy Kelvin. Tak? To jest takie podsumowanie tego, co już wiemy. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, że sens tej uniwersalnej stałej gazowej no jest taki, że to jest ta stała proporcjonalności, która stoi tutaj, ale jak ją można sobie tłumaczyć? Otóż jedna z definicji tej uniwersalnej stałej gazowej jest taka, że powiedzmy mamy taki pojemnik z tłokiem. Tutaj mamy cząsteczki gazu, tutaj mamy tłok. I sens tego tłoka jest taki, że tu możemy w jakiś kontrolowany sposób może się zmieniać objętość po prostu tego gazu. I powiedzmy, że ten gaz będzie się rozprężał w taki sposób, że jego ciśnienie będzie stałe, temperatura jego będzie rosła, podgrzewamy ten gaz. Podgrzewamy ten gaz w taki sposób, że ciśnienie jego jest stałe. No i co? Mówiliśmy sobie w jednym z wcześniejszych filmów, że w takim wypadku objętość się zwiększa. Ponieważ objętość się zwiększy, ten tłok się będzie przesuwał, popychany przez ten podgrzewający się gaz i rozpychający się tak, żeby ciśnienie pozostało stałe. Z tego ten tłok może wykonać pracę, może nam coś na przykład przesunąć. Tak? I teraz ta uniwersalna stała gazowa to jest właśnie praca wykonana przez 1 mol gazu. Tak? Praca 1 mola gazu podgrzanego o 1 Kelvin. Wyobrażamy sobie, podgrzewamy o 1 Kelvin, mamy tu 1 mol gazu, podgrzewamy go o 1 Kelvin, tłok nam się przesuwa przy stałym ciśnieniu. Aby zapewnić stałe ciśnienie przy tym rozpychaniu, ten tłok się przesuwa i praca, jaką on jest nam w stanie wykonać, to jest właśnie wyrażona tutaj przez tą stałą gazową. I co? I zgadza się, rzeczywiście, tu mamy Joule i jeśli to pomnożymy przez 1 mol i 1 Kelvin, nam wyjdzie taka praca właśnie 8,31 Joule'a. Dobrze, a teraz zróbmy sobie przykład, w którym wykorzystamy tą uniwersalną stałą gazową. Powiedzmy, że mamy balon. Balon o objętości równej 1 m³. Ciśnienie w nim panuje, powiedzmy, 5 paskali. Tak w porównaniu z ciśnieniem atmosferycznym jest to maleńkie ciśnienie, więc w naszej atmosferze tutaj blisko Ziemi taki balon by się w ogóle nie utrzymał w takim kształcie, w takiej formie. Balon jest wypełniony helem w temperaturze równej 20 stopni Celsjusza. Tutaj już zapala nam się czerwona lampka, będzie trzeba tę temperaturę przeliczyć na kelwiny, ale to za chwilę. Pytanie nasze jest, ile mamy atomów helu w balonie? Otóż tak, posługując się tym wzorem, możemy najpierw policzyć liczbę moli. Zacznijmy od tego. Więc tak, jeśli ten wzór podzielimy stronami przez stałą gazową razy temperaturę, to będziemy mieć tak, po jednej stronie będziemy mieć tylko to n małe, liczbę moli, a po drugiej będziemy mieli następujące wyrażenie. Ciśnienie razy objętość podzielone przez uniwersalną stałą gazową razy temperaturę. Tak, po prostu po podzieleniu stronami tego wzoru przez uniwersalną stałą gazową i temperaturę otrzymujemy coś takiego. No i teraz możemy już sobie wpisać dane, tak, ile to będzie. Mamy tak, 5 paskali razy 1 m³ i to podzielone przez 8,31 Joule'a podzielonego przez mol razy Kelvin i razy, temperaturę, musimy ją przeliczyć na Kelwiny, ile to będzie, pamiętamy, 20, tak, i zawsze dodajemy 273 i wtedy dostajemy, 273 i tam 15 setnych, ale przy obliczeniach z naszą dokładnością wystarczy nam taka wartość i wtedy nam wyjdzie wartość w kelwinach,
czyli to są 293 kelwiny. To już wiemy, razy 293 kelwiny. Dobrze, spójrzmy na jednostki. Metry sześcienne razy paskale, czyli razy newtony na metry kwadratowe. Newton na metr kwadratowy, tutaj metry do kwadratu z jednymi, z metrami do kwadratu się skracają, zostają metry w pierwszej potędze. Tak, newton razy metr to jest joule. W liczniku mamy joule, 5 juli, a w mianowniku kelwiny z kelwinami się uproszczą. Tutaj podobnie policzyliśmy, że w liczniku mamy joule, więc te joule z tymi joulami się skrócą. Czyli mamy ostatecznie 1 przez 1 przez mol, czyli to, co jest po tej stronie, jest w molach. Dobrze, czyli mamy, jeśli sobie uporządkujemy te liczby, to tutaj w liczniku mamy 5, w mianowniku mamy 8,31 razy 293 i to wszystko w molach. Ile to moli? Zobaczmy. 5 podzielić przez 8,31 to jest 0,6 mniej więcej i jeszcze dzielimy to przez 293. To są w przybliżeniu 2000 mola. Taki znak takiej przybliżonej równości. 2000 mola. Może się wydawać, że to jest mało, ale policzmy, ilu cząsteczkom to odpowiada. Ilu atomom. Tu w przypadku helu, hel jest gazem, który występuje w stanie gazowym, występuje w postaci jednoatomowej, więc latają pojedyncze atomy i to są cząsteczki helu, takie jednoatomowe, ale policzmy, ile to będzie. To będzie ta liczba moli, która nam wyszła i w każdym molu mamy liczbę Avogadro atomów, czyli 6,22 razy 10 do 23, więc tutaj mamy tak, to co nam wyszło, 2000, tu już bez jednostek piszemy, 2000 mola razy 6,22 razy 10 do 23 sztuk, cząstek liczonych na sztuki. Tak, i ostatecznie to będzie, ile to będzie? 2000 razy 6,22, czyli no też możemy zastosować przybliżenie, że jest to 12 tysięcznych. 12, ale mnożyliśmy tylko to razy to. Zostało nam jeszcze 10 do 23. Razy 10 do 23, czyli to się równa, jeśli to pomnożymy razy 100, to będziemy mieli 1,2, ale ponieważ tu pomnożyliśmy razy 100, to tu musimy podzielić przez 100, żeby się zgadzało, to tu nam zostaje 10 do 21. Tak czy siak gigantyczna liczba. Pomimo, że wydawało się, że jak tak mało moli, to mało cząstek, ale po prostu mol to jest gigantyczna liczba cząstek, dlatego nawet mały ułamek mola to już jest i tak bardzo dużo. To był nasz przykład na wykorzystanie uniwersalnej stałej gazowej i słyszymy się w nowych, w kolejnych filmach, w których będziemy atakować kolejne tematy związane z termodynamiką. Do usłyszenia!